Moja szkoła ma już 110 lat. Tak oto zmieniało się jej oblicze. A to klucz do oddanej w tym roku nowej części budynku. Zapraszam do jej zwiedzania. Jesteśmy na dolnym holu. Teraz schodami podążamy na pierwsze piętro. I znów wracamy na parter. Kącik poświęcony patronce szkoły. Nasze certyfikaty. Puchary za osiągnięcia sportowe. Co roku w Dniu Patrona składamy kwiaty pod tablicą Działeńskich. Certyfikaty. Szkoła z klasą. Szkoła odkrywców talentów. Raban, recykling, a nie bałagan. Klub Bezpiecznego Puchatka. A teraz zapraszamy na przerwę, podczas której zażywamy swobody w tak zwanym małpim gaju. Chłopacy rozgrywają zacięte mecze. Dziewczyny skaczą przez skakankę. Czasami zdarzają się upadki. Szóstoklasiści z pasją grają w tenisa stołowego, tak zwaną metodą okrężną. Na koniec czekają nas atrakcje na placu zabaw. Właśnie rozległ się dzwonek wzywający na lekcję. Wracamy do szkoły. Zgłębiamy tajniki języka angielskiego w pracowni językowej. Po minach widać, że idzie nam nieźle. Już nawet potrafimy zamówić dania w restauracji. Zajęcia z ratownictwa medycznego. Warsztaty ekologiczne. Na lekcji muzyki. A to nasza sałatkowa wytwórnia. Dziewczyny z klasy czwartej grają na własnoręcznie wykonanych instrumentach. Jak widać, nawet banan znalazł nowe zastosowanie. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Lekcja WF-u. Często wychodzimy poza szkołę. Tu korzystamy z uroków naszego arboretum. Królowa nauk, matematyka. Pierwszoklasiści w swojej pięknej nowej sali w trakcie pląsów. Z uwagą wsłuchujemy się w pogadankę pana leśniczego. Rozwiązujemy zadania matematyczne w klasie w kolorze nieba. Uczymy się różnych rzeczy, sznurowania butów i przybijania gwoździ, co wcale, jak się okazuje, nie jest takie proste. Często pracujemy na laptopach. Nie zapominamy jednak o pisaniu na tablicy, tyle że interaktywnej. Przygoda z laptopami
To już norma. W krainie książek. Ale tu dzisiaj tłok. Biją się o książki. A po lekcjach czeka na nas świetlica. Z nowutkimi komputerami, kącikiem zabaw, miejscem do odrabiania lekcji i gier planszowych, a może odwrotnie. Na głodomorków czekają w stołówce przemiłe panie kucharki, które serwują wspaniałe obiadki. Mielony w roli głównej. Rozwijamy się w różnych dziedzinach. Pierwsze próby na trickboardach w czasie zajęć sportowych. Uwielbiamy występować na naszej scenie w auli szkoły, do czego przygotowuje nas kółko teatralne. Prowadzimy również poważne badania i eksperymenty na zajęciach koła ekologicznego. Nie samą pracą człowiek żyje. Czasami pękamy ze śmiechu. A czasami podziwiamy piękne występy artystów. A to nasze halloweenowe wróżki. Często wyjeżdżamy na wycieczki, podczas których poznajemy regionalne obyczaje i tradycje, ale i podziwiamy urokliwe zakątki naszego kraju. Jaka jest moja szkoła? Właśnie taka!